Siemanko, ja jestem Kapi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No dzisiaj jesteśmy na stronie same quizy. Zrobię sobie quiz o Bayernie Monachium, ponieważ w niedzielę wygrali Ligę Mistrzów z PSG 1 do 0. No i 3 lata temu, no są tutaj stare quizy, na przykład ten, ale to rozpocznij quiz jak ten. Z Bundesligi to no żadnym. Z Bundesligi mój pani piłkarz gra chyba w tym. To nam będzie w tym. Ten piłkarz zdobył ze swoją reprezentacją chociaż jedno, pierwsze, drugie bądź trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata lub Europy. Nie. Ile ma lat? Więcej niż 6. No to jest stare. Tak, Robert Lewandowski. To jest Robert Lewandowski. Ja zobaczę komentarze. Zgadli Marco Reus. Tak, to on. Teraz wybiorę. Pomyślę o Hektorze. Hektor. Brawo, jest ty. Tak, Jonas Hektor. No chyba już nie wiem, bardzo nadal. No i gdzie on się urodził? Mapy. Południowe Niemcy, takie. No nie, nie południowe, tylko zachodnie bardziej. Dziennikarz, tak, on był w składzie. Ma chyba, on ma blisko. Ale on jest na 30, tak, 30. Niestety nie. No może. Tak. No niestety, poczekajcie. Zrobię to jeszcze raz, bo niestety się pomylili. Bo ja się pomyliłem. Gra na obronie. Zachodnie. Tak, zrobił. Mniej. A nie. Niestety nadal pokazuje Hovedesa. Dobrze znasz Bayern Monachium. Teraz przechodzimy do właściwego. O ile się nie mylę, to 1900. Dajmy tak. Nie. No późno zaczęli. Ja myślę, że może od początku. Kto nigdy nie był trenerem Bayernu, to proste. Rafał Benitez. Kto był pierwszym kapitanem Bayernu? A z nich? No to na pewno Lam był. Na pewno on. No, niestety nie, ale nie rozumiem, o co chodzi z pytaniem. Pierwszy, no to na pewno ktoś był pierwszy przed nimi. Teraz Bayern zajmował czwartą, najgorszą pozycję w Bundeslidze. Moim zdaniem raz, tak. W tym sezonie Bayern wygrał Ligę Mistrzów Super Puchar UEFA i sięgnął po klubowe Mistrzostwa Świata. Wiedziałem, że tak, 13, ponieważ oni chyba tak wtedy wygrali Ligę Mistrzów, to chyba bym zaliczył już ten sezon. Chociaż nie, nie. No nie wiem. A to kiedy w Bayernie gra Arjen Robben? No on już nie gra, ale on grał tak 2009. On już nie gra, teraz gra w Groningen, bo znowu wznowił karierę. Jaką nazwę nosi stadion Bawarczyków? Allianz Arena.
Jak nazywa się ten piłkarz, który strzelił najwięcej bramek dla Bayernu? To jest Gerd Müller. No, Lewandowski właśnie go przegoni. Kto miał numer 9 przed transferem Roberta Lewandowskiego? Mario Mandzukic, bo to napastnik. On jest troszkę drogą Shaqiri. I Fesztanger jest pomocnikiem. Z jakim klubem Bayern zmierzył się w finale Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund? Z jakiego klubu Bayern pozyskał Manuela Neuera? Z Schalke. No i tam kibice go obluźnili za to. Kto to jest? No to jest oczywiście Olivier Kahn. Ile kosztował Robert Lewandowski? Nic. Bo za darmo go wzięli z Borussii Dortmund. Kto ma numer 27? Arturo Vidal już nie gra, ale on jest tu pokazany, więc to na pewno Arturo. No nie, Dawid Alaba ma 27. A naprawdę, nie wiedziałem. Która koszulka pochodzi z sezonu 2013? To jest sezonu, o ile się nie mylę, 2014-15, tak, bo albo 15-16. A to jest sezon chyba mojego ulubionego w piłce nożnej, chociaż nie wiem. O ile się nie mylę, oczywiście, to ta koszulka jest sezonu 16-17. A to jest z tego sezonu, więc tu. W jakich latach Bayern zdobył hat-trick, zdobywając trzykrotnie zwycięstwo w Lidze Europy? W Lidze Europy to jest Liga Mistrzów. Halo. Może w Lidze Europy, no nie wiem. No to tak. A to był strzał. W tym sezonie Bayern zdobył czwartą gwiazdkę. Oni zdobyli. No nie wiem. Tak, 2007-2008. W meczu przeciwko jakiemu zespołowi Bayern Lewandowski w barwach Bayernu strzelił 5 bramek? No to oczywiście Wolfsburg. To jest łatwe. Naprawdę. I wtedy był w jednym. Chyba on był w top 3 albo w top 4 do złotej piłki. No niestety teraz nie ma. No wiem, że on grał w Manchesterze City przez chwilę. To jest 2000. Tak! Nie wiem, pomyślałem, bo raz rozwiązałem taki quiz na telefonie, ale nie taki sam oczywiście, tylko o piłkarzach. No i właśnie to było, że z Manchester City on przyszedł i mi się wydawało w 2011 roku. Dobrze, więc znasz Bayern Monachium od A do Z. Odpowiedz z łatwością na pytania z tego testu. Nie sprawiły ci zbytniego programu. Widać, że od dawna śledzisz zespół Bawarczyków i możesz być siebie dumny, bo nie każdy potrafi wskazać poprawną odpowiedź na te pytania. Gratulacje. No, popatrzmy tutaj na zespół. No. To prawda. To jest po prostu Bundesliga. 10 na 20, no widzę tu. No chyba. Co naprawdę, co nawet łańcuszki dają, no to serdecznie no pozdrawiam. Kogo wolisz, Real Madrid? Aha, tu mogę oddać głos. Kogo wolisz? No ja wolę Manuela Neuera, więc tam tak. Tak. Kogo woli? Jerome Boateng kontra Sergio Ramosa. Ramosa wolę. Kogo woli? Mats Hummels kontra Pepe wolę. Choć Mats Hummels też bardzo lubię. No. Juan Bernatko, no to Juana Bernata ja wolę. O, widać. Ale ile głosów, ile ludzi tu głosowało. Kogo woli? Widać Dalawę. Zdecydowanie. Tak trochę. No nie, bo to tak wziąłem po prostu Marcelo. Ale Filipa Lama też bardzo lubię. Kogo wolisz? Arturo Vidal czy Toni Kroos? Toni Kroos niech będzie. Douglas Hamesa Rodriguez wolę. Modricia, no Modricia wolę. Isco. No ja wolę Kimisia chyba, chociaż Isco też lubię, nie? Gareth Bale kontra Arjen Robben. No wolę Garetha Bale'a. Benzema. No i Benzema wolę.
Tutaj głosy takie trochę podzielone, 3000 głosów mniej. Tak bardzo dużo. Kogo wolisz? Thiago Alcantara kontra Marco Asensio. O Thiago Alcantara wolę. Lewandowskiego wolę zdecydowanie. A tutaj, no tak. Müllera wolę. No i to tak. O, tu ktoś. Także co, rozwiązaliśmy chyba no, wszystkie tutaj kluby Bayernu Monachium. Może są tu jeszcze jakieś? O, czy dopasujesz piłkarzy Bayernu Monachium do zdjęć? O, i to są w miarę nowe. To jest ze sezonu 17-18, no dobra. Robert Lewandowski, czyli najłatwiejsze. To jest on też już nie gra. Poszedł do Borussii. On grał w Bayernie, poszedł do Borussii, przyszedł do Bayernu i poszedł też do Borussii. To tak pokręcone. To jest Mats Hummels. James Rodriguez, który był na wypożyczeniu. To z Realu Madryt. Felix Gyce. No ja go kojarzę. Nie wie często gdzie. I to jest tak. Felix Gyce. Diego Alcantara. Gdzie on jest? Na pewno Bayern trochę porobił tych transferów, więc to trochę starsze jest. Diego Alcantara, o tu jest. Joshua Kimmich. Joshua Kimmich. To będzie ten. Sebastian Rudy. On jest tu. Syle. Jest tu. Juan Bernat jest. Który też w finale zagrał, ale w PSG już. A tu Coman jest wychowankiem PSG. On bił się z Lewandowskim, to było długośno 2 lata temu, a właśnie widziałem jak... Ale oczywiście to pogodzili się już na pewno, no 2 lata to wiecie, no. No musieli, od razu nawet. Tomasz Müller, no nie widzę go tu. Tu jest. Javier Hernández, Martina, przepraszam. Svein Ulreich jest tu. Jerome Boateng tu, Arturo Vidal tu, Robben tu, 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 tu. O, dobra, teraz zaczynają się schody, bo to albo złe, bo to jest Starko, ja się nie tak, co? Może to jest po... Ja to Branko jest tak. Niklas Dorst, tą Starkę, tak. Wow, ale pod koniec to naprawdę już zgadywałem. 100 na 100. No. Także to byłoby na tyle. Już przyszłam tu. Widzicie? W ogóle powiedzcie, czy chcecie filmiki z kamerką. Bo jak widzicie, tutaj już kamerka jest przygotowana. Tylko powiedzcie, naprawdę. To mogę na przykład robić takie programankowe odcinki. Na przykład byście zaczęli moją twarz, tu widzicie dobrze wchodzimy. Jest ukryte. O, jestem. No, także ja bardzo serdecznie dziękuję. Lasek, no to miało być moi drodzy tło lasy. Ale ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. No i co? Na razie, cześć i piona.